Właśnie mamy start pogotowia lotniczego na pokład. Co prawda nie wzięli żadnej z tych osób, które widzieliśmy, które były w cywilu przy śmigłowcu. Tak jak informowałem wcześniej, dzwoniłem do rzecznika Urzędu Mazowieckiego, dzwoniłem do rzecznika PSP i LPR-u. Żaden rzecznik nie chciał w żaden sposób udzielić i nie umiał udzielić informacji o przyczynie użycia helikopteru, także no, będziemy jeszcze próbowali się dowiedzieć. Będziemy właśnie zaraz świadkami startu. Tam jest pan pomocnik pilota. Przygotowuje się właśnie do przygotowania startu. Tutaj samochód wozów bojowych właśnie wycofuje, zabezpiecza teren z miejsca startu. Jest zgoda na start. Właśnie pilot przygotowuje maszynę, z tego co stąd widzę, chyba tak, bo tam naciska guziki restartu. Jest komunikat pomocnika i rozpoczyna się procedura startu śmigłowca. Pilot rozpoczyna procedurę właśnie startu. Kolega, który przyjechał tutaj innym pojazdem, właśnie dał mu zgodę na start. Pracownicy PSP właśnie też podnieśli ręce, że da zgodę na start. Przepraszam. Odchodzi pilot, do sprawdza właśnie zabezpieczenie helikoptera i zaraz rozpocznie się start. Wchodzi właśnie pilot, drugi pilot, pomocy pilota do kabiny. Podpina się, było sprawdzenie zewnętrznych klap przed startem, sprawdzenie jeszcze raz, jak widzicie, przez pomocnika obszaru zasięgu śmigieł, trzymany jest ruch drogowy, tramwajowy, jedną i drugą stronę, około 15-20 metrów od śmigłowca nie ma nic poza asfaltem. Na może mnie nie słyszycie, ale to naprawdę huki, chociaż to jest jakieś 20 metrów od nich, no może trochę więcej. Pilot pokazał ręką do przodu, czyli będą zaraz startowali. Jeszcze raz, rozglądają się. Ten żółty sprawdza, czy nie ma nikogo w terenie. Właśnie jest podmuch wiatru i helikopter startuje. To naprawdę jest, to jest jakieś 30 metrów, ale ledwo stoję, bo jest taki podmuch wiatru.
Helikopter powoli nabiera wysokości przelotowej. I właśnie udaje się do miejsca przeznaczenia, gdzie była dyspozycja dla pilota wydana przez koordynatora wojewódzkiego. No i co to? I se poleciał.